Jeśli miałabym określić postać Leszka Kołakowskiego przemasłowami, to byłyby to niewątpliwie słowa sarkastyczny, ironiczny pracuś. Był totalnym niejadkiem, to znaczy nie widziałam nikogo, kto je tak mało i z taką niechęcią. Wydawało się, że ta strawa fizyczna jest jakimś takim obciążeniem dla jego ducha i nie rozumiał naprawdę, jak ludzie się mogą obżerać. Leszek Kołakowski był szalenie lojalny w przyjaźniach i taki uważny, powiedziałbym. To była niesłychana wierność wartościom. Wierność przy założeniu, że świat jest dziurawy, że te wartości często popadają z sobą w konflikt, w sprzeczność i taka przestroga przed fanatyzmem. Przestroga przed nietolerancją, przestroga przed myśleniem totalitarnym, dogmatycznym. Gdybym miał szukać takiego słowa, które mi się z nim kojarzy, to kojarzy mi się słowo przyjaźń. On rzeczywiście potrafił obdarzać przyjaźnią, ta przyjaźń z nim to był oczywiście zaszczyt, ale obdarzał z nim tą przyjaźnią ludzi bardzo różnych pokoleń. Także potrafił przyjaźnić się z ludźmi młodymi, dużo od siebie młodszymi. Ta wymiana międzypokoleniowa, intelektualna, emocjonalna, wymiana doświadczeń miała w sobie coś z jakiejś takiej równości. Dlatego jest ciekawy dla ludzi młodych, że do końca życia miał w sobie coś, co jest znakiem młodości, to znaczy potrzebę zaczynania od nowa, umiejętność zaczynania od nowa. Leszek Kołakowski jest użyteczny. Użyteczny również w XXI wieku. Nie ukrywam, że jestem osobą, która bazgrze po książkach i wymaga od nich, aby miały tak zwane złote myśli, które można podkreślić i zaznaczyć wykrzyknikiem na marginesie. I oczywiście w książkach Leszka Kołakowskiego tych złotych myśli jest pełno. Ale tu nie chodzi o to, żeby mieć piękny bon mot, którym można pochwalić się w towarzystwie, ale żeby to był taki cytat, który da do myślenia, zrewiduje własne poglądy i uwaga, uwaga, skłoni do refleksji. Kołakowski coś mówił, a na końcu stawiał znak zapytania. I myśmy musieli stale dokonywać wyborów, idąc za Kołakowskim, pamiętając o tym znaku zapytania. Ta nieustanna taka konfrontacja z kolejnym pokoleniem, to jest coś, czego słabsi ludzie się boją. Ale ci mocniejsi, tacy jak Leszek, są za to niebywale wdzięczni. Dzisiaj te książki jego, które wymagają skupienia, uwagi, one są światłem w tunelu, one są tym przewodnikiem, który pozwala się nam orientować w świecie. A ci wszyscy, którzy Kołakowskiego chcą wyrzucić na śmietnik, chcą po prostu wyrzucić na śmietnik dwie najcenniejsze wartości ludzkiego świata. Jedno z nich jest duchowość, miłosierdzie zakorzenione w świecie chrześcijaństwa, a drugie to rozum zakorzeniony w świecie oświecenia. Biograf Leszka, Zbyszek Mencel, był jedynym, który mógł to zrobić. Sam Leszek mówił, że Mencel wie wszystko o tym, co napisałem i czego nie napisałem. Dzisiaj Leszek, myślę, że jest bardzo potrzebny. Jego geniusz, jego mądrość, jego przenikliwość, choć pozornie nikomu z nim nie jest po drodze dzisiaj. No, na pewno nie naszym prawicowym władzom, ale nawet i dla lewicy on jest kłopotliwym sojusznikiem, bo on zawsze chadzał własnymi drogami i miał taki niezależny sąd, czasem prowokacyjny, czasem kontrowersyjny, ale swój własny, głęboko przemyślany i mądry. Przy jego konserwatyzmie, który rzeczywiście może stawał mu się bliski, był jednocześnie kontestatorem, burzycielem. I te dwie postawy zawsze występowały u niego razem, a nie tylko jedna.